Dorota Łusiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Nasze pytanie na dziś brzmi: samobójstwa w Polsce. Dlaczego jest ich tak dużo? Moimi gośćmi są pani Halszka Witkowska, suicydolog i członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Daniel Dziewit, autor książek Franczyza, fakty i mity i Przeliczeni, tajemnice galerii handlowych. Dzień dobry. Nim zaczniemy rozmawiać, zobaczcie państwo spot. Spot Życie Warte jest rozmowy, przygotowany właśnie przez towarzystwo, które pani reprezentuje. Po maturze. Ostatnią sesję zimową. Moja córeczka miała roczek. Kiedy przeszłam na emeryturę. Wiele razy. Co mi pomogło? Przypadek. Koleżanka spytała się, czy wszystko u mnie okej. I wtedy we mnie coś pękło. Dawno z nikim tak nie rozmawiałam. Zrozumiałam, jak bardzo brakowało mi przyjaciela. Jakiegoś powiernika. Życie warte jest rozmowy, piękna kampania. Czasem po prostu potrzebny jest ktoś, kto wysłucha, i być może wtedy do samobójstwa nie dojdzie. Polska jest w grupie 25 krajów z największą liczbą samobójstw na świecie. Z czego to wynika? Co się stało takiego? Mieliśmy okazję zobaczyć, podkreślone to było w tym spocie, to jest problem złożony. Wiele jest powodów. Nigdy nie ma tak, że jest jeden konkretny. Na pewno wpływa bezrobocie, wpływa alkoholizm, wpływają problemy psychiczne. Nigdy nie możemy powiedzieć, że jedna osoba dokonała samobójstwa z konkretnego powodu. I tutaj musimy nasze działania też profilaktyczne rozszerzyć na dużo różnych środowisk. Od środowiska szkolnego, tak, żeby zapobiegać samobójstwom wśród najmłodszych, po opiekę psychiatryczną, która na przykład w małych miejscowościach i na wsiach jest bardzo trudno dostępna. Tam mamy najwyższe wskaźniki samobójstw. Opieka nad seniorami, osobami starszymi, które też często decydują się na ten krok. W tym spocie pojawia się taka informacja, że w Polsce z powodu samobójstw ginie więcej osób niż w wypadkach drogowych. Codziennie życie odbiera sobie około 15 osób. Co takiego się dzieje, że człowiek decyduje się na tak drastyczny krok? Daniel Dziewit. Wydaje mi się, że jest to związane z poczuciem własnej wartości. To jest punkt wyjścia. To znaczy, że człowiek czuje się niespełniony, niekochany, niepotrzebny, jakby zapomniany, porzucony. Wydaje się, że wszyscy się od niego odwrócili i ma takie przeświadczenie, że jego życie i on sam jest jedną wielką porażką. Te dwie książki, które pani zarekomendowała, one z jednej strony dotyczą spektakularnych porażek wielu polskich przedsiębiorców, w tym również rodzin osób, które odebrały sobie życie. I moim zdaniem nie ma powodu ku temu, żeby odbierać sobie życie. Słowo powód jakby usprawiedliwia daną decyzję. Natomiast pewne okoliczności, które występują w życiu, czy to małego człowieka i ostracyzmu na przykład w szkole, czy hejtu w internecie, nie mają jakichś narzędzi, które by powiedziały temu młodemu człowiekowi: słuchaj, no te twoje myśli to ma wielu ludzi, to po pierwsze. Żeby uciec, zniknąć, żeby się teleportować, żeby już nie dać się nakręcać na tą niezgodę, co się dzieje na przykład. To nie jest tylko domena naszego kraju. Co 40 sekund na świecie ludzie odbierają sobie życie. Czyli podczas naszego programu, który trwa w tej chwili 4 minutki być może, już ileś osób odebrało sobie życie. Więc ja bym nazwał ten świat uczuć, niknie. Empatia zanika.
I te relacje? Czy... Relacje międzyludzkie, ale też właśnie ta nieumiejętność słuchania. Bodaj 30 października dostałem SMS-a od jednego z franczyzobiorców sieci pizzerii w jednej z galerii handlowych w Polsce, który zadzwonił do mnie i użył takiego sformułowania: proszę pana, już niebawem będzie moje święto. Mhm. Ja byłem zszokowany. Jakie? No, święto zmarłych. Mhm. I zaczęliśmy wchodzić w dialog. Do dziś wysyła mi SMS-y, w których sugeruje, już się żegna. Mhm. I przyjąłem takie oto stanowisko, żeby nie popadać wyłącznie w litość i brać sobie tego do głowy, tylko przedstawiając mu jakby drogi wyjścia z tej sytuacji, uznałem, że to, co mogłem, to zrobiłem. Akt samobójczy jest gdzieś w środku głowie, w środku psychiki. Ale wysłuchał pan. Tak, oczywiście, że tak. Zrobił. Podajemy teraz państwu, widzicie na dole ekranu telefon, linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym 800-702-222 i dla dzieci. Jeśli oglądają nas być może dzieci, które potrzebują pomocy, 116-111 prosimy dzwonić na ten numer, jeśli czujecie państwo, że potrzebujecie pomocy, potrzebujecie wsparcia. Pani Witkowska, pani powiedziała mi przed programem, że z powodu samobójstw ginie więcej osób niż z powodu wojen czy zamachów terrorystycznych. To szokujące jednak dane. Czy media społecznościowe też się do tego przyczyniają? Zanim odniosę się do pytania, zadam przez panią redaktor, chciałabym powiedzieć, że ten telefon, który został wyświetlony, to też jest telefon dla bliskich. Jeżeli wiemy, że ktoś myśli o samobójstwie, nie wiemy, jak zareagować, to też może zadzwonić, zapytać się specjalistów, co robić w danej sytuacji. Tak, tych samobójstw jest bardzo dużo, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że opieramy się na statystykach zbieranych niedoskonale. W Polsce statystyki mamy z dwóch źródeł. Jest to Komenda Główna Policji i GUS. I one się różnią od siebie. Natomiast musimy pomyśleć o tym, że na jedno samobójstwo przypada prawdopodobnie około 100 prób samobójczych, które nie są prawidłowo zbierane i też nie mamy możliwości, żeby policzyć wszystkie, więc to są tylko takie prognozy, jak to zjawisko wygląda. Natomiast pamiętajmy też o tym, że często samobójstwo jest zapisywane inaczej w aktach, ponieważ niektóre firmy ubezpieczeniowe nie chcą przyznać ubezpieczenia, albo rodzina prosi, bo boi się ostracyzmu społecznego, więc prosi, żeby to zapisać inaczej. Myślę, że bardzo ważną rzeczą, o której też już pan przed chwilą wspomniał, są stereotypy w społeczeństwie. I taka też brak mechanizmu na reakcję, jeżeli ktoś ma myśli samobójcze. Bo jeżeli ktoś powie, że... No właśnie, mówi pani o mechanizmie. Jak zareagować, jak podejrzewamy? Mamy telefon, to jest jedna rzecz, ale podejrzewamy, że być może ktoś myśli o samobójstwie. Ktoś jest w kryzysie. Może ktoś, kto podejrzewa, że jego bliski chce popełnić samobójstwo, boi się z nim rozmawiać, bo boi się, że no nie wiem, może sprowokuje jakieś działanie, może nie czuje się dość kompetentny. Co mogą zrobić osoby bliskie, czy też dalsze koledzy, przyjaciele, które podejrzewają, że coś złego może się wydarzyć? I tu musimy zacząć od tej rzeczy, o której wspomniałam, czyli o tych stereotypach. Dwa najważniejsze. Jeden brzmi: jeżeli ktoś o tym mówi, to na pewno tego nie zrobi. Aha. A drugi: jeżeli zapytam, to on na pewno to zrobi. Mhm. Jest zupełnie odwrotnie. Tak, jeżeli ktoś wspomina o tym, że ma myśli samobójcze, ma że myśli samobójcze o tym, że planuje, nawet jeżeli w żarcie albo po alkoholu o tym opowiada, to znaczy, że jest problem. Mhm. Druga rzecz, jeżeli zapytamy wprost tą osobę, czy masz myśli samobójcze, czy faktycznie planujesz to, to ona w tym momencie łapie oddech, rozumie, że może o tym porozmawiać, zaczyna się zwierzać. Tak, czuję się tak, jak powiedziała bohaterka filmu, bohaterka spotu, coś w niej pękło, coś się wydarzyło. Zanim będziemy dalej rozmawiać, zobaczmy może, proszę państwa, króciutki fragment filmu reżysera Życia. Rodzice, jak mogą pomóc, czy może też no, nie pomóc, rodzice? Cześć. Hej. Jak tam w szkole? Dobrze. Na angielskim byłaś? Tak. Zmęczona jestem strasznie. Kasiu, ty wiesz, co to jest zmęczenie? Myszko, weź się w garść. No tutaj na tym filmie chyba tego wysłuchania zabrakło. To jest bardzo ważny wątek tego, jak rodzice rozmawiają z dziećmi. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak jak było to pokazane na filmie, my często do dzieci mówimy.
Jak było w szkole? Dobrze. A kiedy masz sprawdzian? Za tydzień. Jakby to jest bardzo często taki monolog, pouczanie, natomiast rzadko jest to rozmowa. Nie wysłuchujemy, wydaje nam się, że tak jak było tu pokazane, pewne problemy są dużo mniejsze, ale dla młodego człowieka hejt w internecie albo wyśmiewanie przez kolegów może być w tym momencie sytuacją uderzającą. Miałam taki list chłopca, zostawiony po samobójstwie, któremu powiedział, że ma bardzo duże problemy w szkole, ale przede wszystkim on boi się, bo za chwilę przyjdzie mandat, bo był na wagarach i jechał autobusem i złapał go wtedy kanar i on się boi, że jak ten mandat przyjdzie, to wszystko wyjdzie i on dlatego popełnia samobójstwo, bo już nie jest w stanie wytrzymać tej presji. Daniel Dziewit, jak jeszcze pana zdaniem można zareagować, pomóc w takich sytuacjach? Albo co zrobić, żeby nie pogorszyć sytuacji? Znaczy, przede wszystkim odciąć się od czegoś takiego jak poczucie winy i wyrzuty sumienia, bo to jest pierwsze uczucie, które do mnie dotarło w momencie, gdy jeden z cichych bohaterów książki Franczyza Fakty i Mity przed świętami Bożego Narodzenia skontaktował się ze mną, że chciałby się ze mną spotkać, porozmawiać o swojej sytuacji. Umówiliśmy się na pierwszy tydzień nowego roku. 2 stycznia otrzymałem telefon, że się powiesił na zapleczu swojego salonu samochodowego, dostając w cudzysłowie w nagrodę fakturę na ponad 3 miliony złotych do zapłaty, zupełnie nieuzasadnioną fakturę w oparciu o jakieś kosmiczne wyliczenia franczyzodawcy. I pierwsze, co poczułem, to poczucie winy. Później to sobie szybko przemyślałem, że może dobrze, że się nie spotkaliśmy i z nim nie porozmawiałem, bo gdyby popełnił tę decyzję, to być może miałbym dopiero wyrzuty sumienia, że on targnął się na własne życie. Szkoda, fajny, pozytywny, dynamiczny, przedsiębiorca, ojciec dzieci. Na pewno bym mu wtedy powiedział, że po pierwsze, tą fakturę mógłby wrzucić do kosza. Po drugie, są kancelarie prawne, które mogą wspomóc w danej trudnej sytuacji osób zadłużonych. Po trzecie, to nie jest rozwiązanie. I czyn, który dokonuje samobójca, jest czynem złym, na wskroś złym. Nie ten człowiek, ale czyn, którego dokonuje, bo spustoszenie, które zostawia w rodzinie, taki w cudzysłowie spadek, nie dość, że pozostały jakieś zobowiązania finansowe, to pozostaje jeszcze ten ostracyzm i wstyd. No właśnie. I wypieranie tego i poczucie winy, że to przez nas, bo my nie zrobiliśmy tego czy tamtego, żeby ten człowiek tej decyzji nie podjął. Mówi pan o spustoszeniu, które zostaje w rodzinie, wśród bliskich. Samobójstwo jednej osoby dotyka 12 bliskich osób. Tak mówiła mi pani przed programem, pani Halszka Witkowska, suicydolog. Jak pomóc tym osobom? To jest bardzo trudna pomoc, ponieważ śmierć samobójcza wywołuje traumę. Bliscy się obwiniają, czują się, że byli na przykład złymi rodzicami, złymi przyjaciółmi. Bardzo ważne jest, bo nam się wydaje, co powiedzieć w takiej chwili, kiedy ta strata jest tak duża. Nie ma specjalnych słów, nie ma idealnych słów, które można wtedy powiedzieć. Wystarczy być. Podać rękę, nie oceniać, wspierać na co dzień tę osobę. To jest bardzo ważne jeszcze a propos tego, co możemy zrobić. Opieka nad osobą, która myśli o samobójstwie, jest trudna. Opieka nad osobą, która ma depresję, też jest trudna, jest męcząca dla osoby, która się opiekuje takim człowiekiem. Dlatego warto wtedy rozszerzyć ilość osób, która może pomagać. Czyli zbudować taką siatkę osób wspierających. Zadzwonić do przyjaciela, do siostry, powiedzieć, że ten człowiek jest w poważnym stanie, potrzebuje naszego wsparcia, tak, żeby wymieniać się obecnością. Szalenie ważna jest obecność. Samobójcy inaczej postrzegają czas. Dla nas weekend mija szybko. Dla osoby w kryzysie suicydalnym ten czas może trwać 2 miesiące, te zwykłe 2 dni, ponieważ on jest skupiony cały czas na tym, co chce zrobić, na swojej tragicznej sytuacji. Podstawowym błędem, który często jest wykonywany, to taki na siłę wyciąganie tej osoby z kryzysu. Choć pójdziemy na imprezy, pójdziemy do kina, do ludzi, rozerwiesz się, to nie zawsze jest metoda. Bo ta osoba, która jest załamana, w momencie, kiedy przybywa w towarzystwie radosnych osób szczęśliwych, czuje się jeszcze gorzej, bo ja nie umiem. To znaczy, że jeszcze bardziej jest ze mną coś nie tak. No dobrze, no ale to co zrobić w takim razie? Pozwolić się dołować tej osobie, być przy niej? Znaczy, bardzo ważne jest to, co też pan tutaj zwrócił uwagę. Samobójstwo nie jest rozwiązaniem problemu.
osoby, które o tym myślą, bardzo ważne, żeby powiedziały, co się składa na myśli, dlaczego on chce to zrobić i zastanowić się, pokazać różne sposoby rozwiązania tego problemu. Mhm. Jakby te wszystkie, bo musimy pamiętać, że ktoś, kto myśli o samobójstwie, jest w takim stanie zawężenia dynamicznego. Mhm. Czy wydaje mu się, że jest, nie ma innych rozwiązań, że to jest jedyne możliwe rozwiązanie. Dziękuję serdecznie za tę część. Temat za chwileczkę będziemy kontynuować. Moimi gośćmi byli Daniel Dziewit, autor książek Franczyza, Fakty i Mity i Przeliczeni tajemnice galerii handlowych, pani Halszka Witkowska, suicydolog, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Temat będziemy kontynuować po przerwie w nieco zmienionym składzie. Zapraszam. Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Dziś staramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Polsce jest tak dużo samobójstw. Moimi gośćmi są teraz pani Anna Olarczuk, asystent zdrowia środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i dorosłych Warszawa Bielany. Pani też za dorosłych odpowiada. Pani Kamila Lękiewicz, doktor Kamila Lękiewicz, psycholog, psychoterapeuta, środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa Bielany. I wciąż jest z nami w studiu pani Halszka Witkowska, suicydolog i członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Zanim zaczniemy drugą część rozmowy, oczywiście krótki spot. Większość osób cierpiących na depresję nie prosi o pomoc. To ty postaraj się wyjść z inicjatywy. Zbliż się. Czy to rzeczywiście może być aż tak proste, że wystarczy się zainteresować po prostu czyjąś sytuacją, wziąć pod uwagę te pierwsze znaki, że coś dzieje się złego? Jeszcze tylko garść informacji maleńka. Można przyjąć, że w Polsce co piąty zgon nastolatka spowodowany jest samobójstwem. Co takiego dzieje się wśród młodych ludzi? Czy młodzi ludzie są bardziej samotni dziś niż kiedyś? Może ze względu na media społecznościowe? Pani Anna Olarczuk, może na początek. Myślę, że to na pewno jest złożony problem, ale ja powiem, zacznę w ten sposób. Ja mam na koncie dwie próby samobójcze. Dwa słowa o asystentach zdrowienia, bo jestem asystentką zdrowienia. My jesteśmy osobami, które same przeszły kryzys psychiczny i po odpowiednich szkoleniach, po stażach w tej chwili właśnie pomagamy innym. Na pewno to, co jest bardzo trudne w tej chwili dla młodych osób, i to też mówię na podstawie własnych doświadczeń i tego, jak to wyglądało, to jest takie brak zaufania, brak wsparcia, brak poczucia stabilności, brak takiego bezpieczeństwa w tym świecie, który jest w tej chwili. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I niestety tutaj, bo pani powiedziała, czy wystarczy porozmawiać, podejść do tego kogoś. To też trzeba zrobić umiejętnie, żeby nie pogłębić jeszcze tego, co się dzieje. A druga kwestia to jest to, że tego czasami, to mówię z własnego doświadczenia, czasami już jesteśmy tak na granicy, dochodzimy do takiego miejsca, że tak naprawdę ta pomoc, nawet jeżeli się zjawi, to ona już może być trochę spóźniona. I to jest straszne. I dlatego moim zdaniem, jeżeli faktycznie chcemy skutecznie przeciwdziałać temu, co się dzieje, to jest tak naprawdę jedna metoda, która w bardzo dużym stopniu w tej chwili zależy od nas, dorosłych. Musimy starać się stworzyć taki świat, w którym dzieci, młodzież będzie się czuła bezpiecznie. Taki świat, tak utopijnie. Jak w rodzinie. Utopijnie, ale proszę spojrzeć. Mówimy na przykład o rodzinie, prawda? Że dziecko rośnie, jeżeli ta rodzina jest taka, gdzie wszyscy się wspierają, są ciepli, rozumieją siebie nawzajem, gdzie właśnie dziecko przychodzi i mówi, jest mi źle, a matka nie zaprzecza jego uczuciom. Nie mówi, uśmiechnij się, będzie dobrze, tylko mówi, okej, ja cię słyszę, ja rozumiem, porozmawiajmy na ten temat. To jest właśnie ta dobra rodzina wspierająca się.
I jeżeli wierzymy, że może być taka rodzina, to jeżeli społeczeństwo będzie się składało z takich rodzin, to ja wierzę, że ta utopia się sprawdzi. To zobaczmy w takim razie krótki fragment. Znów oddamy głos reżyserowi życia, zanim będziemy kontynuować tę rozmowę. Poproszę o fragment z gitarą. Chodź tutaj! Chodź, to mówię! Nie rozmawiam z tobą! Ja z tobą też nie rozmawiam! Skończysz wreszcie? A ty możesz przestać kłócić się z matką? Nie twoja sprawa. No, sytuacja przedstawiona w filmie przez reżysera życia chyba jest daleka od tej wymarzonej, idealnej, utopijnej, o której pani mówiła. Z jakimi problemami trafiają młodzi ludzie do środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, do środowiskowego centrum zdrowia psychicznego? Są dwie grupy problemów. Pierwsze to są właśnie myśli samobójcze z tendencją do realizacji. Czyli nie tylko, że ktoś mówi, życie jest beznadziejne i nie chce mi się żyć i dobrze by było, gdyby mnie nie było, ale mówi też o tym, ja już zaczynam mieć plan na to, jak to zrobić, i też sobie myślę, że zaczynam myśleć o tym, że wszystkim by było lżej, gdyby mnie już nie było. Mhm. Druga grupa, która się do nas zgłasza, dzieci, to są dzieci, które się samookaleczają. Głównie dlatego, że nie mają umiejętności radzenia sobie z napięciem, ale też bardzo niską samoocenę, i to jest trochę tak w kategoriach ukarania siebie i myślenia o sobie, jestem tak beznadziejna, że tylko na to zasługuję, ale też trochę poczucia czegoś, jeżeli już trudno mi poczuć inne emocje albo potrzebuję czuć trochę bardziej niż czuję teraz. Nawiązując do spotu czy do filmu, który przed chwilą widzieliśmy, faktycznie bardzo często nastolatki, dzieciaki małe w gabinetach psychoterapeutycznych mówią o tym, że to, czego doświadczają w świecie dorosłym, ale też czego doświadczają w rodzinie, jest dla nich trudne, i ta scena, kiedy rodzice się kłócą, są bardzo często obecne w gabinetach psychoterapeutycznych, i wtedy dzieci mówią, że albo zaczynają grać, albo słuchać muzyki, albo tak naprawdę przestają czuć, bo gdyby zaczęły czuć i zaczęłyby zastanawiać się nad tym, co czują, to by wtedy była łatwa decyzja o tym, że jednak jest bez sensu żyć. Te próby samobójcze, które są podejmowane, ja nie wiem, czy to pani się ze mną zgodzi, bardzo często są nie tylko na poziomie obniżonego nastroju i takiego myślenia o tym, że nic w życiu nie osiągnęłam, nic nie osiągnę i jestem beznadziejna, ale też to jest trochę taki krzyk, że ja nie chcę żyć tym życiem, którym żyję, i nie chcę też doświadczać tego, czego doświadczam. Są to różne sytuacje, czy to jest przemoc rówieśnicza, czy to są konflikty w domu rodzinnym, czy to są wymagania, które stawiają i szkoła, i rodzice. Okazuje się, że przez strajk nauczycieli, to jest dla mnie naprawdę było bardzo zaskakujące, że na oddziałach na jednej z izb psychiatrycznych o 30% spadła ilość zgłoszeń dzieci. Naprawdę niesamowite. Czyli ta presja ze strony szkoły, odrabianie lekcji, sprawdziany jest albo tak dorosłych. Ogromna. Ja nie szłabym tak bardzo szczegółowo, że to jest szkoła, ale bardzo dorosłych rodziców, którzy mówią, masz egzamin, przygotuj się, musisz dobrze ułożyć sobie życie, musisz coś osiągnąć w tym życiu. Osiągniesz tylko wtedy, kiedy będziesz miał wykształcenie, kiedy będziesz miał tytuł. Nie może być tak, że ty będziesz po prostu robił co, na co masz przyjemność, ty masz być albo menadżerem, albo kierownikiem. Jeszcze jak był moment, kiedy współpracowałam z przedszkolem, jednym z takich lepszych przedszkoli w Warszawie, gdzie przychodziła wyższa kadra menadżerska, przyprowadziła dzieci, to bardzo często słyszałam, że plan jest taki, że moje dziecko ma być dobrym członkiem korporacji. Ktoś naprawdę może dziecku taką przyszłość planować? Pani Halszka-Witkowska, czy pani się zgadza? Została pani wywołana tutaj do odpowiedzi. Zgadzam się jak najbardziej, i myślę też, że ważną rzeczą jest do poruszenia kwestia mediów społecznościowych, internetu, tak jak wpływa on na młodzież. To jest kilka nowych zupełnie zjawisk. Po pierwsze, ludzi dorosłych, pokolenia, które w tej chwili jest dorosłe, wychowuje dzieci. Przekaz informacji, który dzieje się w internecie, nie jest do końca oczywisty, bo jeżeli dziecko rozebrało się w szatni wcześniej przy chłopcach, na przykład dziewczynka, to widziało to 10-20 osób i one się tylko z tego śmiały. W tym momencie, jeżeli ta dziewczynka zostanie nagrana i wrzucona w internet, to widzą kilka tysięcy osób. Czy siła nacisku jest gigantyczna? I teraz rodzic, do którego przychodzi takie dziecko, nie rozumie tego, jak wielkim załamaniem jest taka sytuacja dla tego młodego człowieka. To jest pierwsza rzecz. Ale druga ważna rzecz, zmienił się sposób relacji między młodymi ludźmi.
Nie chcę tutaj wykorzystywać frazesów, ale zwróćmy uwagę na to, że kiedyś jednak to podwórko, bycie razem, ogniska, te dzieci spędzały czas razem, te więzi były inaczej zbudowane. W tej chwili internet opiera się na symbolach więzi, tak? Na uśmieszkach, na łezkach, nie ma przytulenia, nie ma tej relacji takiej bliskiej. Udajemy więzi, ale zmieniły się chyba też relacje między dziećmi a rodzicami. To też jest częsty problem, że tych relacji brakuje. Myślę, że to jest jak najbardziej jeden z powodów, ale też często myślę o tym, że właśnie to jest problem, który zaczyna się u dorosłych, ponieważ rodzice nie mają umiejętności chociażby radzenia sobie z trudnymi emocjami, które mogą przekazać dzieciom, po to, żeby dzieci się tego nauczyły. Dlatego myślę, że tutaj właśnie te środowiskowe centra zdrowia pomocy również dla osób dorosłych są bardzo ważne, bo one też pozwalają właśnie we współpracy, pani dyrektor chyba się ze mną zgodzi, tutaj obejmować opieką od razu całą rodzinę. Czyli nie próbować wyjmować jednego elementu, uznawać, okej, ty jesteś chory, tak, ciebie będziemy leczyć, a reszta jest okej. Nie, to jest system naczyń połączonych. I tak samo jak w poprzedniej części była mowa o tym, o czym pani mówiła, że jeżeli jedna osoba popełni samobójstwo, to tak naprawdę rozszerza się to ogromnie na krąg innych osób. To jest bardzo ważne, żeby temu zapobiegać. No, w efekcie Wertera chyba wszyscy... Tak, ale może warto tutaj, jak już został wywołany efekt Wertera, powiedzieć też o efekcie Papageno. Bo efekt Wertera polega na tym, że jeżeli tak mówimy o pewnym samobójstwie w sposób heroiczny, robimy z tego wydarzenie, możemy wywołać naśladowanie u osób, które to odbierają. Ale jest też efekt Papageno, czyli prawidłowo skonstruowana informacja, gdzie samobójca potencjalny może przeczytać o możliwych rozwiązaniach swojego problemu, zobaczy postawę, w której człowiek wychodzi z kryzysu, może wywołać spadek liczby samobójstw. Rozumiem, że efekt Wertera może zachęcić do tej czynności. Przypomnijmy państwu tylko telefony, linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym 800 702 222 116 111, z kolei to numer dla dzieci, a także dla osób, które widzą, że coś niedobrego dzieje się z ich bliskimi, szukają pomocy, same nie wiedzą, co zrobić. Zachęcamy do telefonowania. Można się też zgłosić do środowiskowych centrum zdrowia psychicznego. To są stosunkowo nowe jednostki, które powstały właśnie po to, żeby reagować wcześniej, żeby pomoc przyszła na czas. Można tak powiedzieć? Ja jeszcze zanim zaczęłam pracę w środowiskowym centrum, pracowałam wiele lat w klinice i my często rozmawialiśmy o tym, że gdyby ktoś wcześniej zobaczył naszego pacjenta, to on by nigdy do nas nie trafił, a potem w momencie, kiedy kończyła się hospitalizacja, rozmawialiśmy o tym, gdyby było gdzie przekazać tego pacjenta, to my byśmy mogli być spokojni. I sobie myślę, że środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ale też i dla dorosłych jest właśnie odpowiedzią na te dwie potrzeby. Pierwsza jest taka, z racji tego, że my działamy w środowisku, jesteśmy na wyciągnięciu ręki. Do nas niepotrzebne są skierowania ani od lekarza, ani od psychologa. Świadczymy pomoc bezpłatną, no to świadczy o tym, że można do nas przyjść. Oczywiście tak się składa, że u nas mogą przyjść tylko mieszkańcy Warszawy, dzielnicy Bielany. No tak, bo środowiskowe. I dlatego nie możemy większego terenu objąć. Pracujemy ze szkołami, ze środowiskiem, z OPS-em, ze wszystkimi instytucjami i okazuje się, że podjęte działania szybciej powodują, że dzieciaki nie trafiają do tych szpitali. My mamy w przeciągu 8 miesięcy działalności, mieliśmy 5 skierowań tylko na oddział stacjonarny, ale też współpracujemy z oddziałami stacjonarnymi, które jak mają pacjenta z Warszawy Bielany, to kierują go do nas i my już dalej zajmujemy się psychoterapią. Pani Halszka Witkowska, pani mówiła przed programem o wstrząsających danych dotyczących samobójstw wśród młodzieży, ale także tak naprawdę dzieci, bo poniżej 12 roku życia to są po prostu dzieci. Jak to wygląda? Ze statystyk udostępnionych przez policję wynika, że w zeszłym roku 5 dzieci odebrało sobie życie. Mówimy o osobach poniżej 12 roku życia. Jeżeli spojrzymy na statystyki między 7 rokiem życia a 18, to zgonów w wyniku samobójstwa mamy już 90. I wielki wzrost następuje pomiędzy tą granicą, a jeżeli rozszerzymy ją do 24 roku życia, bo wtedy samobójstw mamy już 344 w zeszłym roku. Natomiast to, o czym pani redaktor wspomniała, to fakt, że do tej pory rzadko zdarzało się samobójstwa poniżej 12 roku życia.
Zdarzyło się jedno, dwa w przeciągu kilku lat. Faktycznie zeszły rok pod tym względem był alarmujący, bo było ich aż 5. I podkreślam znowu, nie wiemy, ile było prób. Próby zgłoszone to jest tylko jakiś odsetek prób, o których nie mamy pojęcia. 800, 702, 222 i dla dzieci 116, 111. Numer dla osób w kryzysie psychicznym. Zachęcamy osoby w takim kryzysie, a także ich bliskich do telefonowania. Za chwilkę wrócimy do tej rozmowy. Samobójstwa w Polsce. Dlaczego jest ich tak dużo? Staramy się odpowiedzieć na to pytanie. Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu wciąż pani Halszka Witkowska, suicydolog i członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Dziękuję. Witam po przerwie. Pani Kamila, doktor Kamila Lenkiewicz, psycholog, psychoterapeutka, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa Bielany. Anna Olarczuk, asystent zdrowienia, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, także Warszawa Bielany, bo środowiskowe. Cały czas pokazujemy państwu numer telefonu, linię wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. 800 702 222 i dla dzieci 116 111. To także numer telefonu dla osób, których bliscy potrzebują pomocy, które widzą, że coś złego dzieje się, może też znajomych, nie tylko bardzo bliskich, wśród znajomych, bliskich. Warto z tego telefonu skorzystać, żeby potem nie mieć sobie nic do zarzucenia. Zanim wrócimy do naszej rozmowy, króciutki materiał filmowy jeszcze. Jesteś słaba. Mi też dokuczały koleżanki, a teraz jesteśmy przyjaciółkami. Nie przesadzaj. Na angielskim byłaś? Jesteś beznadziejna. No tutaj się pojawia wszystko, i internet, i niezrozumienie ze strony najbliższych. Miłe, szanowne panie, jak rozpoznać pierwsze symptomy może depresji, bo depresja jest jednym z powodów, dlaczego młodzi ludzie, nie tylko młodzi ludzie, w ogóle ludzie decydują się na samobójstwo. Jakie są takie pierwsze symptomy, że coś dzieje się niedobrego? Czego nie przegapić tak naprawdę u dzieci, przyjaciół, znajomych, rodziny? U dzieci i młodzieży zmiany zachowania. Za każdym razem wtedy, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, czy na poziomie emocji, czy na poziomie naszych myśli, zawsze pojawia się to też zmiana na poziomie zachowania. I teraz, jeżeli mamy dziecko, które widzimy, że zaczyna się wycofywać z aktywności, które kiedyś sprawiało mu przyjemność, że zaczyna być drażliwe, rozdrażnione, że z dziecka spokojnego szkoła mówi nam, że zaczyna pyskować, albo z dziecka, które było nadmiernie aktywne, albo aktywne, normatywnie dla wieku, okazuje się, że coraz więcej przesiaduje w pokoju, że coraz mniej chce chodzić na zajęcia dodatkowe, że rezygnuje z przyjemności, że trudno zauważyć, żeby się cieszyło. Bardziej w przypadku dzieci i młodzieży o tyle, o ile u dorosłych na pierwszym planie widać smutek i słabe reakcje emocjonalne, to dzieci mogą nam pokazywać rozdrażnienie i nadmierne aktywności. Ale każda zmiana na poziomie zachowania jest tym, co powinno zwrócić uwagę rodzica i powinno skłonić do pytania, czy coś się nie dzieje. A u dorosłych, pani Halszka Witkowska? Myślę, że tutaj wbrew pozorom jest podobna sytuacja, bo jeżeli nasz przyjaciel jest też osobą aktywną w środowisku, często się spotyka z ludźmi, zauważamy właśnie tę zmianę, że zaczął się zamykać, nie chce rozmawiać. Ale zacznijmy może od takiej podstawowej rzeczy. Zapominamy o tym, że każdy z nas ma zupełnie inną wytrzymałość psychiczną. Jeżeli wiemy, że mojej przyjaciółce zmarł mąż, to pamiętajmy o tym, że
to jest wielkie wydarzenie i ta osoba faktycznie wymaga wsparcia. Jeżeli wiemy, że ktoś ma duże problemy finansowe, że kolejne kredyty, sprawy w sądzie, to też taka osoba potrzebuje pomocy, takiej też bocznej perspektywy, jak można wyjść z takiej sytuacji. Nie zawsze samobójstwo jest wywołane chorobą. Oczywiście depresja, choroba dwubiegunowa, schizofrenia, to są zaburzenia i choroby, które mogą spowodować myśli samobójcze lub doprowadzić do samobójstwa, ale też takie sytuacje życiowe. Często używamy takiej metafory, proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w samochodzie w korku, ale widzimy, jak stoimy w tym samochodzie, że to jest korek, że inni też stoją, że gdzieś kiedyś to się skończy. Osoba, na którą spadnie ilość problemów w danym momencie, ona tego nie widzi. Ona jest w czarnym pomieszczeniu. Jeżeli każdy z nas pomyśli sobie o takich 5 najważniejszych rzeczach w życiu. Powiedzmy rodzina, praca, pasja, mąż. I w jednym momencie to wszystko zostanie odebrane. Mąż zachoruje, dziecko zginie, zostanie ta osoba wyrzucona z pracy. Naprawdę po prostu może sobie nie poradzić. Może nie wystarczyć siły w człowieku. A czy mężczyźni i kobiety jakoś inaczej radzą sobie z problemami? Czy jest inna liczba samobójstw ze względu na płeć? Tak, to jest bardzo duża różnica i o tym warto powiedzieć, bo 4/5 to mężczyźni. U mężczyzn te samobójstwa zazwyczaj niestety są skuteczne próby, natomiast kobiety dużo częściej dokonują prób samobójczych. Więc tutaj jest ważne to, żeby zmienić też taki sposób myślenia społecznego, że mężczyzna może przyznać się do porażki. Mężczyźnie też może być ciężko, to tylko nie jest heros, który zawsze przenosi góry, na którym cała rodzina się opiera, ale to jest także człowiek, który też może mieć gorszy dzień, który może mieć problem, który może nie sprostać oczekiwaniom. Pani dyrektor Lękiewicz, zgadza się pani? Zgadzam się jak najbardziej, ale jeszcze jestem myślami przy dzieciach i młodzieży, bo sobie myślę, że jest taki moment, w którym rodzice myślą, że idzie ku dobremu, a wtedy dziecko podejmuje próbę i jest to z reguły skuteczna próba. To jest wtedy, kiedy następuje kolejna zmiana zachowania. To znaczy wtedy, kiedy mieliśmy dziecko wycofane, zamknięte, smutne i widzimy, że nie było podejmowane żadne działania, ale poprawia się nastrój, dziecko jest jakoś uśmiechnięte, zaczyna żartować, wychodzić do nas i to może być ten moment, kiedy dziecko podjęło decyzję o samobójstwie i jakby spadło też poziom napięcia już zdecydowaniem i zbyciem przed decyzją i on już ma plan, teraz zaczyna tylko trochę czekać albo realizować ten plan, który ma do wykonania i bardzo często tu rodzice przeżywają tak później duży zawód, bo mówią o tym, ale przecież było lepiej. Przecież było tak dobrze już. Zaraz pani Olearczuk oddam głos, ale widzę, że jeszcze pani... Tak, chciałam tylko powiedzieć, że to się nie odnosi tylko do dzieci. To jest tak samo u dorosłych, w momencie, kiedy przechodzi, jest ten kryzys i nagle ta osoba wydaje nam się spokojna, wesoła i nagle okazuje się, że ona jest taka, ponieważ już zaplanowała to, co zrobi. Natomiast zwróćmy uwagę na dwie bardzo groźne sytuacje. Osoby, która wraca po próbie samobójczej do społeczeństwa. To, w jaki sposób zostanie przyjęta. To jest bardzo niebezpieczny moment dla osoby po próbie. I drugi moment, kiedy wychodzi ze szpitala psychiatrycznego. Od razu po, ponieważ musi wrócić do wspólnoty, która odbiera ją jako jednostkę, która wspólnotę odrzuciła. To ty teraz wracasz do społeczeństwa, do rodziny, a przecież nie chciałeś nas. Wolałeś od nas odejść. I to jest ten moment, kiedy pani Anna Olearczuk wkracza do akcji, ponieważ pani jest asystentem... Asystentką zdrowienia, tak jest. Pani sama przyznała się do tego, że powiedziała nam pani, że próbowała pani sama popełnić samobójstwo, w związku z czym lepiej pani rozumie te osoby, którym pani pomaga. Jak wygląda ten powrót do społeczeństwa i co pani robi, żeby pomóc? Najpierw odniosę się do siebie, do swojego doświadczenia, bo ja tak naprawdę miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ miejsce pracy, w którym wtedy byłam, i to zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej próbie, a przy drugiej no ja zniknęłam na 3 dni, więc szukała mnie policja, weszli również do pracy, to nie było możliwości, żeby ukryć w jakikolwiek sposób to. Także ja wracając, oni wiedzieli, że ja choruję. Ci, którzy byli bliżej, wiedzieli, że to była próba samobójcza. Nigdy tam, w tamtym miejscu, nie zatknęłam się, przynajmniej bezpośrednio. Być może za moimi plecami coś się działo, ale nigdy nie doświadczyłam jakiegoś odrzucenia. Właśnie jakiegoś takiego traktowania, takiego stygmatyzowania już w tym momencie. Bo to jest właśnie to, o czym powiedziała pani doktor,
że wracając do społeczeństwa, dlaczego właśnie ten czas powrotu jest taki trudny? Bo tak jak mówię, ja miałam szczęście, ale wiele osób tak naprawdę nie bardzo ma gdzie wracać nawet emocjonalnie. Ponieważ ja rozumiem też ogromną złość, która wynika z bezsilności, z zawodu u osób z otoczenia. Osoby, która próbowała popełnić samobójstwo i przeżyła. I bardzo często te wszystkie emocje, uczucia są przenoszone właśnie na osobę, która chciała się zabić. A tak ciągle gdzieś w tle głowy mam jeszcze to, co było w tym właśnie teraz przed chwilą w tym kawałku, w tym spocie. Jak matka mówi, ach, mnie też jakoś tam szykanowano, a teraz jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Bardzo często zapominamy o fundamentalnej rzeczy. My nie jesteśmy jednakowi. My mamy różną wrażliwość. I to, co przejdzie jedna osoba i wyjdzie z tego obronną ręką, da radę, dla kogoś innego może być zabójcze. I to, że mi się udało gdzieś tam, ja mówię nie o sobie, tylko w ogóle, to wcale nie świadczy, że osoba obok nas sobie poradzi. I z tego powodu, chociażby przyjmując tych, którzy po próbach wracają do nas, jeżeli nie przyjmiemy tego, że to, co zrobili, nie było bezpośrednio wymierzone, nawet jeżeli to tak wygląda i tak jest odbierane, nawet jeżeli to jest właśnie ten krzyk, to wołanie o pomoc, jeżeli nie damy im przestrzeni nam na tą własną wrażliwość, na przeżycie tego, jeżeli nie mamy dokąd wrócić tak naprawdę, to jest bardzo źle. I dlatego środowiskowe centra. Ale także pani, asystent, asystentka zdrowienia. Pani pomaga osobom wracać właśnie do społeczeństwa. Pani pomaga osobom po kryzysie. Rozumiem, że pani doświadczenie pomaga bardzo w tym, co pani teraz robi. Zgadza się. Ja już rozmawiałam z rodzinami osób, które próbowały popełnić samobójstwo. I tutaj chyba nawet było mi trochę łatwiej, ponieważ ta osoba przeżyła. Natomiast ostatnio, tak, miałam bardzo trudną rozmowę z pacjentką. To jest młoda kobieta, której chłopak popełnił samobójstwo. I on też wielokrotnie właśnie, to był człowiek, który mówił o tym, że chce się zabić, chce to zrobić. I tak naprawdę już był traktowany, no jak te, w tym kawale ten chłopczyk, który tam pasąc owce ciągle mówił wilk, wilk, a jak wilk naprawdę przyszedł, to już wtedy nikt mu nie uwierzył. 80% samobójców wcześniej mówi o tym, że właśnie chce to zrobić. Tak, w taki czy inny sposób. I tylko też jest tak, że ja rozumiem te osoby zdrowe, tak, które są dookoła, chociaż podobno nie ma zupełnie zdrowych osób, które nie są w stanie zareagować, bo one też ciągle żyją w napięciu. I teraz powiem bardzo ważną rzecz z mojego punktu widzenia. Właśnie dlaczego całą rodzinę trzeba zawsze obejmować opieką. Ponieważ ci, którzy są obok, właśnie tak jak ta młoda dziewczyna, której chłopak popełnił samobójstwo, ona też w jakiś sposób działała sama, bo ona się zgłaszała na policję. Zgłaszała to do różnych instytucji, rozmawiała z jego znajomymi. Nie udało się skoordynować działań. Dlaczego o niej mówię? Ponieważ w wyniku tego ona ma sama myśli samobójcze. Pani Haszka-Witkowska, pani mówi, 80% samobójców sygnalizuje. Bardzo dużo wydaje się, 80%, a 20% w ogóle nie daje żadnego znaku? Nie mówiłabym w ten sposób, może nie jest to tak wprost powiedziane, natomiast tu wraca ten stereotyp, o którym wspominam. My po prostu tego nie słuchamy, dlatego w tym spocie było to też tak wyeksponowane, bo to jest też to, co pani powiedziała. Ktoś tyle razy to powtarza, że wydaje nam się, że żartuje albo po prostu tak sobie mówi, a intensyfikacja tych powtórzeń to jest coś, co powinno nas alarmować, a nie powodować, że to tylko są żarty. Tak, 80% to jest wielka liczba i wtedy proszę zauważyć, że często jest tak, no młody, piękny, z karierą, popełni samobójstwo, dlaczego? Tak, to wszystkich zaskoczyło, środowisko było zaskoczone, rodzice zaskoczeni, ale to jest też tak, że ten człowiek był w ich wyobrażeniu jakąś konstrukcją. Nikt nie zaglądał tam pod spód, dlaczego jest najlepszy, dlaczego zdobywa stypendia, dlaczego jest na takim, a nie innym poziomie. Jest też takie wyobrażenie człowieka silnego. Człowiek, który jest człowiekiem sukcesu, to musi być ktoś bardzo silny, kto na pewno sobie w każdej sytuacji poradzi. A czasami to jest tylko fasada, która ukrywa człowieka bardzo zmęczonego, wyczerpanego tym, że ciągle musi stawać na wysokości zadania, że musi spełniać
wszystkie oczekiwania otoczenia. Więc pamiętajmy, że nawet ci najsilniejsi mogą być czasami słabsi. I oni też potrzebują wsparcia. Mhm. W przypadku dzieci i młodzieży, tylko jeszcze dopowiem, bardzo często się mówi, jak dziecko mówi, że chce się zabić albo nie chce mi się żyć, to jest na tak zwane zwrócenie uwagi. Albo szantaż też. Albo szantaż. I jeszcze myślę sobie, że ważne jest to, o czym pani wspomniała, ten powrót do środowiska. Dlatego też te środowiskowe centra, które, o których coraz głośniej jest, one zabezpieczają ten powrót. Bo po pierwsze to, co my robimy, to robimy, żeby nie dopuścić, żeby w przypadku dzieci i młodzieży, ale też dorosłych, wyjąć ich z tego środowiska. Żeby wszystkie działania, które trzeba podjąć, były podejmowane na miejscu, w środowisku, szukając zasoby w środowisku i je uruchamiając. Niestety nasz czas dobiegł końca, przecież jeszcze mogłybyśmy kolejną godzinę rozmawiać, bo temat niezwykle poważny i ważny. Dziękuję serdecznie moim gościom. Anna Olearczuk, dr Kamila Lankiewicz, Halszka Witkowska. Dziękuję paniom bardzo serdecznie za tę rozmowę. I jeszcze tylko przypomnę numery 800 702 222 dla dzieci, 116 111 to linia wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym, psychicznym, przepraszam. Użyjcie państwo tych telefonów, jeśli jest taka potrzeba. Dorota Łosiewicz, to była Telewizja w Polsce.pl. Dziękuję.